Kiedy kobieta staje się kobietą sukcesu? No. W jakim momencie swojego życia? Jak uważasz? Ja myślę, że to jest bardzo subiektywne, bo dla każdego sukces jest czymś innym i może być sukces rodzinny wtedy, kiedy kobieta staje się żoną bądź matką i dobrze jej się powodzi w życiu prywatnym. Może być to kobieta sukcesu, która realizuje się świetnie w korporacji, a również może to być kobieta sukcesa, która zakłada własną firmę, jest niezależna, albo również w przypadku aktorki, to jest kobieta, która ma pracę, krótko mówiąc, bo w tym zawodzie wiadomo, jak jest. No właśnie, ty zrezygnowałaś z Barw Szczęścia, tak naprawdę serialu, który dał ci taką największą popularność. Nie żałujesz tej decyzji? Wiesz co, prawda jest taka, że ja owszem zrezygnowałam, ale na jakiś czas. To był czas taki, który z racji tego, że byłam w ciąży, musiałam poświęcić innym priorytetom. Teraz zajmuję się wychowaniem dziecka, więc również. Natomiast ja wracam do serialu na krótko, nie ukrywam, bo w sierpniu wyjeżdżam do Londynu na roczne studia aktorskie, by dalej kontynuować swoją przygodę z edukacją aktorską, ale na trochę wracam. Rozumiem, że zabierasz całą rodzinę ze sobą. Tak, no oczywiście. Wyprowadzacie się. Absolutnie, w tej sytuacji nie wyobrażam sobie inaczej, tak jedziemy we trójkę. Jest to rzeczywiście duże przedsięwzięcie, muszę przyznać, bo na początku planowałam jechać sama, potem trochę się pozmieniało, zanim, jak się dowiedziałam, że jesteśmy w trio, to teraz będę musiała trochę inaczej przearanżować, ale fajnie, myślę, że to dobra decyzja w ogóle. No i powiedz, jak ty czujesz się w tym macierzyństwie? Jesteś radosna? Jesteś spełnioną kobietą? Ja czuję się spełniona, bo czuję się spełniona na różnych płaszczyznach i to macierzyństwo przyszło do mnie w takim najbardziej intensywnym też okresie mojego życia, bo tutaj kończyłam Akademię Teatralną, właściwie coś się rozpędzało, ale z drugiej strony nie wybuchło na tyle, żebym ja czuła, że z czegoś rezygnuję, więc myślę, że to był dobry moment i dobry czas, żebym mogła świadomie zostać mamą i szczerze mówiąc, dalej się w tym spełniam, ale nie zapominam też o tym, żeby się realizować jako po prostu kobieta, czy jako aktorka również. Czyli ciąża nie była planowana? Jak to nie była planowana? Mam męża od 4 lat. Była planowana, ale wiadomo, jak to z planami, różnie w życiu bywa.